Minęła godzina 20. Michał Kaczmarek, dobry wieczór. Zgodnie z zapowiedzią czas rozpocząć nasze wtorkowe spotkanie w programie Studio w Szczecinie.pl. I zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zresztą naprzeciwko mnie nasz dzisiejszy wtorkowy gość, Krzysztof Sostra, zastępca prezydenta Szczecina. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam dzień dobry, serdecznie. Panie prezydencie, internautom naszym, jak zawsze przypominam, to jest program, który wy współtworzycie, stąd też pytania, które do pana prezydenta padną podczas naszej dzisiejszej rozmowy, w większości również pojawią się na antenie podczas naszej dzisiejszej dyskusji. Jak nie trudno się domyśleć, koronawirus będzie dominować niemal w 99% kontekst naszej dzisiejszej rozmowy. To mnie pan zaskoczył. Tak myślałem właśnie, że pana zaskoczy tym tematem. Jak dochodzą do nas informacje o kolejnych restrykcjach i ograniczeniach, to pan jeszcze na to reaguje w jakiś sposób emocjonalny? Czy to jest tak, że po 3 tygodniach restrykcji wiadomość o kolejnych restrykcjach na osobie, która zarządza miastem, nie robi takiego wrażenia? To są działania rządu, których się spodziewaliśmy, szczerze mówiąc. Mam ten obowiązek, przyjemność, zaszczyt, proszę sobie wybrać dowolną odpowiedź, brać udział w tych zespołach antykryzysowych, więc monitorujemy sytuację w mieście i to był jeden z naszych postulatów, żeby jeszcze bardziej tą domową kwarantannę i w ogóle ten social distancing jeszcze wzmocnić. To czego brakowało, panie prezydencie? Ta dyscyplina społeczna w mieszkańcach miasta rzeczywiście była tak niska, że nie, trzeba nie. to do... Dyscyplina jest absolutnie fantastyczna i tu jesteśmy pod wielkim wrażeniem, ale myślę, że ludzie bardzo mocno słuchają tych decyzji, które płyną od głównego inspektora sanitarnego, od ministra zdrowia, od premiera wreszcie. I te decyzje mają taki wiążący charakter, tak? Bo za nimi idą już i przepisy, i ewentualne sankcje. Wydawało się nam i wydaje, że właśnie zmniejszenie liczby osób w sklepach, przy kasach, dezynfekcja tych miejsc często uczęszczanych, że to są te kierunki, które trzeba w tej chwili podjąć, bo jesteśmy na dobrej ścieżce, to znaczy zagrożenie jest ogromne, ale wydaje się, że działamy skutecznie, więc trzeba być może jeszcze większej determinacji, większej konsekwencji. No właśnie, czy to jest konsekwencja, że jesteśmy na dobrej ścieżce, działamy skutecznie, ale musimy te rygory jeszcze tak zacieśnić, żeby ludzi w ogóle nie Tak, bo widać, że te mechanizmy przynoszą efekt, tak? I jeżeli chcemy, żeby ten stan nie trwał wieczność, żeby on się nie przedłużał, bo widzimy, jakie on przynosi skutki gospodarcze, to już się zaczyna. Notabene dzisiaj był ostatni dzień marca, czy mamy ostatni dzień marca i no niestety poszła dosyć szeroka fala wypowiedzeń z pracy. To się już odbiło u nas w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, już pierwszymi sygnałami, że trafiają do nas osoby, które zostały zwolnione z pracy. Może pan coś więcej na ten temat powiedzieć, bo to jest chyba nowa informacja. Jeszcze danych statystycznych nie mamy, ale i myślę, że tak szybko ich nie uzyskamy, bo myślę, że wielu pracodawców, przewidując sytuację i nawet wiedząc o planach rządowych, jednak postanowiło podjąć tę decyzję, żeby już bieg wypowiedzeń działał. I niestety no na pewno jest spora grupa osób w naszym mieście i w ogóle w Polsce, które wypowiedzenia z pracy uzyskały. Czyli możemy powiedzieć, że taki, nie chcę użyć słowa złoty czas, ale mówiliśmy, że mamy dobry czas gospodarczo, że radzimy sobie, że są pieniądze na dodatkowe rzeczy, a niekoniecznie na kwestie dotyczące na przykład kryzysów. Ja myślę, że ten czas wróci, on odbije i to z taką zdwojoną mocą, tak? Doceniamy ale dużo optymizmu, który pan przekazuje, aczkolwiek no, to, co pan powiedział przed momentem, nie było optymistyczne. De facto mówiłem, próbowałem odpowiadać na pytanie, czy te restrykcje są potrzebne. One właśnie są po to potrzebne, żeby ten czas, kiedy wrócimy do normalności, był na jakimś horyzoncie takim akceptowalnym dla nas wszystkich, żeby po prostu ten czas skrócić. I wydaje mi się, że jako społeczeństwo robimy naprawdę bardzo wiele. Tutaj możemy być dumni. Myślę, że naprawdę poza jakimś marginesem, drobnymi wyjątkami,
Ludzie są niezwykle zdyscyplinowani i to jest bardzo dobre. Jeszcze jedno pytanie, tylko odnośnie tego, co Pan powiedział, fala zwolnień, informacje w miejskim ośrodku pomocy rodzinie. Czyli rozumiem, że tam już się zgłaszają osoby, które mówią, że zaraz będziemy mieć problem na przykład z opłacaniem czynszów albo z różnymi innymi świadczeniami. Tak jest. Trochę się boję tego określenia, które tutaj padło, fala zwolnień. Jeszcze nie wiemy, jaka jest skala tych wydarzeń. To będzie monitorował na pewno, będą monitorowały urzędy pracy. Te dane za jakiś czas do nas spłyną, ale miałem dzisiaj taki sygnał z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, że mieli rzeczywiście cały szereg osób zwolnionych z pracy, które już się zgłaszały do MOPR-u. Pewnie do tego tematu jeszcze powrócimy, może nie tyle w dzisiejszej rozmowie, co w kolejnych, bowiem nie da się ukryć, że gospodarczo ten kryzys się odbija właściwie chyba na każdej branży i na każdym sektorze gospodarki, ale tych aspektów oddziaływania koronawirusa jest całe mnóstwo. Czekamy na pytanie od naszych internautów, a ja pytam, panie prezydencie, jak wygląda i czy sprawdza się zdalna organizacja edukacji? Bowiem na forach internetowych rodzice... Nie chcę użyć słowa, że się wściekają, ale niektórzy mówią, że sobie po prostu z tym nie radzą. No to jest mega eksperyment. To jest coś, czego nikt po pierwsze nie planował zrobić, po drugie nikt nigdy, nawet gdyby planował, nie robiłby tego w takiej skali. Więc możemy oczywiście powiedzieć, że nie byliśmy do tego przygotowani. Uważam, że ten egzamin i tak zdajemy na czwórkę z plusem. Bo ja obserwuję to nie tylko po raportach, które składają szkoły, ale także jakby od strony uczniów. Widzę, że jest ogromny wysiłek nauczycieli, dyrekcji szkół, żeby tę pracę zorganizować, żeby przeprowadzić ją w sensowny sposób. To nie będzie taka wyrywa merytoryczna, że to jest pokolenie, to jest rocznik, który właściwie ma od końca stycznia ferie zimowe teraz. No nie mają ferii. Myślę, że mają niezły zasób, mówiąc tak kolokwialnie. Czasem nawet musimy trochę hamować nauczycieli, żeby jednak rozkładali te prace w taki sposób, żeby nie przeciążyć uczniów. Myślę, że to jest bardzo różnie w różnych szkołach oczywiście. Chodzi o to, żeby to nie było tylko zadawanie, proszę przeczytać taki i taki rozdział i odrobić pracę domową, tylko żeby to były po prostu zajęcia zdalne. Jestem pod wrażeniem, jak wielu nauczycieli doskonale sobie radzi z nowoczesnymi narzędziami właśnie do nauki zdalnej. Używają bardzo różnego typu oprogramowania. Oczywiście rzeczywistość skrzeczy, bo to łącze jest za wolne, to ktoś ma za słaby komputer, albo w ogóle tego komputera nie ma, mówię o którymś z uczniów. Staramy się w tej chwili przynajmniej to, co możemy... Daje na bieżąco korygować, czy...? Owszem, tak. Koordynuję tą akcją Technopark Pomerania. On z jednej strony zbiera zamówienia, oczekiwania ze szkół, które są w tej chwili upoważnione do tego, żeby wypożyczać, użyczać także sprzęt szkolny, ale z drugiej strony także organizuje podmioty, które są gotowe przekazać taki sprzęt dla uczniów i dla szkół. I to się dzieje rzeczywiście. No poza tym w tej chwili, nawet dzisiaj dokładnie przyszła dostawa 50 kilku laptopów, które miasto kupiło. Właśnie w takim szybkim trybie, żeby te najpilniejsze potrzeby zaspokoić. Myśli Pan, że prawdopodobne jest, że uda się przeprowadzić egzaminy po podstawówce i matury? No bo tak naprawdę przed nami jeszcze Wielkanoc, jeszcze tego czasu trochę jest, ale tak naprawdę kwestia miesiąca, a my słyszymy od ministra Szumowskiego, że to nie jest jeszcze początek końca pandemii, więc trudno sobie wyobrazić matury czy egzaminy po podstawówce w trybie online. No tego sobie nie bardzo wyobrażam. Wydaje mi się, że jednak te egzaminy powinny się odbywać w miarę normalnych warunkach. Czy to będzie możliwe? Tego chyba dzisiaj nikt nie wie. Wydaje się, że z egzaminem ośmioklasistów jest mniejszy problem, bo w ostateczności rząd może odstąpić od tego egzaminu w ogóle i po prostu... Docierają takie sygnały, że to jest możliwe, czy na razie... Po prostu rekrutację, to jest moja hipoteza, przeprowadzić rekrutację do szkół ponadpodstawowych na podstawie świadectw, konkursu świadectw. To jest egzamin, który
ocenia w jakiś sposób ośmioklasistę za całe 8 lat jego nauki, ale on nie jest jedyną możliwością rekrutacji. Dużo gorzej, dużo trudniejsza sprawa jest z maturą, bo pamiętajmy, że ona jest też powiązana z rekrutacją na uczelnie wyższe. Jeżeli tu będą perturbacje, no to raczej można się spodziewać, że będzie jakieś przesuwanie w terminie, ale na razie wszyscy nabierają wody w usta i czekają na rozwój sytuacji. Nikt nie składa żadnych deklaracji na ten temat. Chciałem dopowiedzieć, że skoro wybory mogą się odbyć 10 maja, to matury chyba też mogłyby się odbyć na początku maja. No tak, być może. Do tematu przy zachowaniu pewnych zasad, czemu nie? Dystansu dwumetrowego między ławkami, tylko wtedy chyba w Netto Arenie te matury by się pisemne musiały odbywać, ale to już tak, że tak powiem, dygresyjnie. Krzysztof Sostra, zastępca prezydenta Szczecina, jest we wtorek gościem programu Studio w Szczecinie.pl. Czekamy na wasze komentarze. Kilka się pojawiło. Pan Lucjan na przykład napisał, że jest pracodawcą i dziś zwolnił dwie pierwsze osoby, więc to nie w tonie pozytywnym. Pani Katarzyna za to pytała o to, czy można przesunąć pieniądze z rozbudowy Teatru Polskiego dla przedsiębiorców, ale to no nie byłby pan najlepszym adresatem tego pytania, bo to inwestycja Urzędu Marszałkowskiego akurat. No, ale tutaj nie chcę odpowiadać za marszałka, to są pieniądze dedykowane, pieniądze unijne, to tych pieniędzy nie da się przesunąć na inne cele. To pytanie, za to pytanie dziękujemy, ale no wiadomo, nie ten adresat, ale panie prezydencie, przesunięcia budżetowe chyba będą. Oczywiście, no pierwsze przesunięcia budżetowe będą na najbliższej sesji Rady Miasta, którą spodziewamy się, że będzie miała miejsce w przyszłym tygodniu. Na pewno będzie pierwsze przesunięcie 10 milionów złotych do funduszu, Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego. To jest w ramach tego naszego szczecińskiego programu wsparcia dla przedsiębiorców. 10 milionów, które będą przeznaczone na takie szybkie pożyczki obrotowe dla firm, które popadły w kłopoty, przede wszystkim w kłopoty z płynnością. No ale miasto nie ma możliwości dawania darowizn, możemy te pieniądze tylko i wyłącznie pożyczyć. To z której górki te pieniądze zostaną zabrane, żeby one trafiły do funduszu pożyczkowego? To jeszcze jest w obróbce. Na pewno będą uszczuplane różne rezerwy miasta, które są przeznaczone na różne cele, ale myślę, że taka wielka ekwilibrystyka jest dopiero przed nami, bo spodziewamy się, że to, co się dzieje już teraz w marcu, a to na pewno, co się będzie działo w kwietniu, będzie bardzo mocno rzutowało na podatek PIT. A ten podatek jest głównym źródłem utrzymania samorządu, tak? Wszystkie nasze wydatki bieżące w znakomitej części są finansowane z podatku od osób fizycznych. Więc te wszystkie informacje mówiące o tym, że ludzie na przykład będą tracili pracę, no niestety mają także bardzo duże przełożenie na kondycję finansową samorządu, na budżet miasta. Obawia się pan, że niektóre inwestycje będą musiały zostać albo przerwane, albo przełożone? Dzisiaj w ogóle takich scenariuszy nie chcemy analizować, poza tym, że rzeczywiście wstrzymaliśmy, czy pan prezydent wstrzymał wszystkie przetargi, te, które miały być w najbliższym czasie ogłaszane, więc w tym sensie tak, to już ma swój efekt, natomiast absolutnie nie chcemy ingerować w te procesy inwestycyjne, które trwają, bo przerwanie inwestycji mogłoby się wiązać z dużo większymi stratami finansowymi niż ich kontynuowanie, więc to by było bardzo nieracjonalne działanie. Zresztą żadnej konkretnej inwestycji od pana tutaj nie otrzymam deklaracji, czy coś już jest na przykład zatrzymanego i wie pan na 100%, że no, sytuacja zmusza, żeby na przykład jakąś inwestycję przełożyć w czasie albo zatrzymać. Nie, ja nie pilotuję spraw inwestycyjnych, więc nie chcę tutaj składać, w ogóle się na ten temat wypowiadać. No poza tym, że rzeczywiście wstrzymujemy jako miasto, wstrzymujemy no, z myślą o tym, że po prostu przesuwamy w czasie nowe postępowania, więc no, na pewno niektóre remonty jakichś ulic, chodników no, będą rolowane w czasie. Pan Wojtek napisał komentarz, będzie masakra. No, dużo optymizmu w tych wiadomościach i w tej naszej rozmowie dzisiaj nie ma, ale chyba taki czas. Panie prezydencie, czyli z pana wypowiedzi wnioskuję, że pod kątem kultury i rozrywki przed nami rok ascetyczny.
Myślę, że tego się można spodziewać, ale z drugiej strony no, życie nie znosi próżni, więc artyści robią wszystko, żeby zaistnieć i widzimy te starania w postaci różnych fantastycznych produkcji, które możemy zobaczyć w internecie. Na razie jest wielki znak zapytania, jednak jeżeli chodzi o wydarzenia, na które normalnie chodzimy, do filharmonii, do teatru, do kina, do opery, to wszystko jest zawieszone w powietrzu, natomiast no, artyści też muszą z czegoś żyć, więc ja myślę, że gdy wyjdziemy z tej epidemii, czeka nas lawina propozycji kulturalnych. Czy pojawiają się już takie opinie, że w tym sezonie wiosennym instytucje kultury, nawet jeżeli pandemia ustąpi, to nie ruszą? Wydaje mi się, że nawet dzisiaj miałem taką rozmowę, telekonferencję z dyrektorami instytucji artystycznych i właściwie wspólnie doszliśmy do wniosku, że jakby ta końcówka tego sezonu artystycznego jest już stracona, bo nawet jeżeli instytucje zaczną wracać do funkcjonowania w czerwcu, na co bardzo liczymy, to nie mamy żadnej gwarancji, że publiczność na te wydarzenia odważy się przyjść. Czy nie będzie jeszcze takiej obawy, że jednak te wydarzenia artystyczne, gdzie jest dużo osób, mogą grozić jakimś problemem, powrotem epidemii. Wydaje mi się, że z punktu widzenia zarządzania tymi instytucjami trzeba sobie powiedzieć, że prawdopodobnie ten sezon już do końca jest stracony, co nie znaczy, że zawieszamy gdzieś tam na haku wszystkie nasze plany. To, co możemy, to realizujemy albo przenosimy do internetu. Za moment jeszcze wrócimy do tematów kulturalnych, aczkolwiek ja zawsze zachęcam internautów do pisania komentarzy. Kiedy tylko się jakaś wiadomość pojawia, to trzeba ją szybko tutaj przeczytać i trzeba szybko uzyskać odpowiedź, jeżeli pan prezydent oczywiście na to pytanie będzie chciał odpowiedzieć, ale wydaje mi się, że tak, bo ten temat też miał się pojawić. Jakie działania na rzecz seniorów podjęło miasto w obecnej sytuacji? Jesteśmy bardzo blisko, bo tutaj jesteśmy na ulicy Pocztowej, a na Bolesława Śmiałego jest Centrum Seniora, które koordynuje działania właśnie na rzecz seniorów. Proszę sobie wygooglować, myślę, że to jest bardzo proste, Centrum Seniora Szczecin i wówczas otrzymacie Państwo na stronie tegoż Centrum Seniora cały pakiet informacji, co miasto robi dla seniorów, zaczynając od infolinii, możliwości uzyskania wsparcia psychologicznego, rozmowy po prostu, myślę, że dla wielu seniorów, którzy sami mieszkają, czasem to może być potrzebne, po konkretne sprawy, które staramy się rozwiązywać. Centrum Seniora, nie chcę powiedzieć, że jest lekiem na całe zło, ale na pewno bardzo poważnie traktuje każdą prośbę, którą seniorzy składają. I tutaj jest bardzo dobra współpraca z Centrum Wolontariatu z kolei, które koordynuje Stowarzyszenie Polites. I jeżeli trzeba na przykład zorganizować zakupy dla seniora, to się dzieje. Panie prezydencie, a co z takimi instytucjami jak na przykład domy pomocy społecznej? Bo doświadczenia innych miast pokazują, że no, jeżeli dojdzie do sytuacji niebezpiecznej w DPS-ie, no to mamy sytuację krytyczną. Seniorzy są najbardziej narażeni na koronawirusa, a są już takie DPS-y w Polsce, które są całe objęte kwarantanną. Więc jeżeli by pan mnie pytał, co mi spędza sens powiek dzisiaj, to wcale to nie jest edukacja, bo edukacja oczywiście ma swoje problemy i one są bardzo nagłośnione zresztą, ale tam, jeżeli zatnie się łącze internetowe, to nikomu nic się nie stanie. Natomiast to, o czym się martwię, to rzeczywiście jest taka sytuacja, gdy do domu pomocy społecznej albo innej placówki całodobowej prowadzonej przez miasto wkradnie się koronawirus i cała placówka wraz z personelem miałaby podlegać kwarantannie. Jest to rzeczywiście ogromny problem, więc już od samego początku, gdy tylko pojawiła się ta epidemia w takiej skali, że zaczęły się te obostrzenia,
właściwie te placówki zostały odizolowane. No nie chcę powiedzieć, że to jest kordon sanitarny, ale coś w pobliżu takiego określenia. Nasi podopieczni nie mogą wychodzić poza teren takiego DPS-u. Mogą oczywiście skorzystać z ogrodu i tam pospacerować. Zero odwiedzin, zero wchodzenia osób obcych. Wszystkie osoby z zewnątrz, które mogą wejść na teren, podlegają bardzo ścisłym rygorom. Więc staramy się zrobić, co się da. Wiemy, że w tych DPS-ach, gdzie doszło do takiej sytuacji w Polsce, tam miała miejsce praca personelu medycznego albo opiekuńczego dzielona ze szpitalem, że pielęgniarka pracowała i w szpitalu, i w DPS-ie. No i ona po prostu ze szpitala przyniosła coś takiego, więc u nas już od jakiegoś czasu podjęliśmy decyzję, że jest to rozdzielone. Nie ma takiej możliwości, żeby te osoby pracowały jednocześnie w szpitalu. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie seniorów albo odnośnie pracy miejskiego ośrodka pomocy rodzinie, czyli tych spraw socjalnych, to też jest moment, żeby być może takie pytanie się pojawiło. Aczkolwiek kolejne są od naszych internautów. Pan Wojtek napisał: jestem ojcem 6 dzieci, 5 w wieku szkolnym. Zdalne nauczanie to totalna porażka, bo z żoną się oboje nie wyrabiamy. Nie wiem, co internauta ma na myśli. Ja też mam w domu dzieci, które się uczą. Rzeczywiście problemem może być dostęp w rodzinie wielodzietnej do komputerów i do łącz internetowych, i to rozumiem. Przypuszczam, że z małymi dziećmi jeszcze potrzeba im troszeczkę pomóc w niektórych sprawach i w tym sensie rodzice rodzinie wielodzietnej mogą się nie wyrabiać. Jeżeli brakuje sprzętu, to prosimy, żeby rodzice zgłosili taką potrzebę do dyrekcji szkoły. Proszę się nie krępować, tylko o tym informować. Będziemy starali się ten problem rozwiązać. Nawet w kwestii łączy internetowych będziemy starali się jakoś pomóc. Natomiast już pracy z dzieckiem bezpośrednio niestety nie możemy zagwarantować. Krzysztof Soszcza, zastępca prezydenta Szczecina, jest gościem wtorkowego wydania programu Studio w Szczecinie.pl. Mniej więcej 5-6 minut do końca nam została, więc drodzy internauci, dziękujemy za mnóstwo pytań i prosimy o kolejne. Pani Katarzyna trochę mnie wyprzedziła z tym pytaniem, bo o to miałem zapytać, kiedy rozmawialiśmy o kulturze, ale czy miasto zrezygnuje z organizacji Dni Morza? Takie jest pytanie, a ja dodam jeszcze, czy miasto zrezygnuje z organizacji Pyromagic i czy miasto zamierza obciąć budżet na The Tollship Races? Dziś nie ma jeszcze decyzji. Przypomnę, że Dni Morza to jest drugi weekend czerwca. Wydaje mi się wielce prawdopodobne, że Dni Morza w tym terminie się nie odbędą, natomiast stoi przed nami decyzja, czy odwołamy zupełnie Dni Morza, czy przeniesiemy je na inny termin, gdzieś pod koniec wakacji. Tutaj pozostawiam znak zapytania. Daliśmy sobie taki deadline 15 kwietnia. To jest termin, do kiedy powinniśmy podjąć decyzję, bo to jest też ostatni termin, gdy możemy jakieś czynić uzgodnienia z jednostkami, z żaglowcami, które miały do nas przypłynąć. Sprawdzamy, monitorujemy sytuację, jak to wygląda w ogóle w innych miastach, innych armatorów. Jeżeli chodzi o festiwal fajerwerków, też nie ma decyzji. Przypomnę, że to jest z kolei drugi weekend sierpnia. No, chciałoby się dzisiaj powiedzieć, że rezygnujmy z tego, tak? Natomiast jeżeli wyplączemy się już z tej pandemii, to miastu będą bardzo potrzebne wydarzenia, które będą generowały przychody dla branży turystycznej. Więc to nie jest proste rozwiązanie, po prostu powiedzieć, rezygnujemy ze wszystkiego, ale te hotele, które dzisiaj są zamknięte, te restauracje, które dzisiaj są zamknięte, one będą musiały w jakimś momencie odrabiać straty. Kto wie, czy właśnie nie powinniśmy myśleć o zmianie formuły imprez, ale je organizować po to, żeby przyciągać ludzi, turystów do Szczecina na bezpiecznych zasadach, ale po to, żeby zostawiali tutaj pieniądze. Czyli trochę się pan o ten ruch turystyczny w sezonie obawia?
No oczywiście, że się obawiam, ale miejmy świadomość, że no, turystyka w Szczecinie się fantastycznie rozwijała przez ostatnie lata. To stała się dosyć ważna gałąź gospodarki. Nie możemy zignorować także tej branży, która dzisiaj jest jedną z tych branż, które najbardziej cierpią. Rozmawialiśmy dużo na temat pomocy społecznej, tych kwestii socjalnych. Czy gmina miasto Szczecin zamierza jakoś pomagać szpitalom u nas w mieście albo w regionie? No bo miasto nie prowadzi swoich szpitali, więc macie Państwo jako magistrat to szczęście, że tutaj nie ma tego w obowiązku, aczkolwiek jest takie wrażenie, że no wszystkie ręce na pokład i wszystkie możliwe pieniądze też w te szpitale obecnie są w ich stronę są kierowane. Wydaje mi się, że miasto ma tak szeroką sferę działania, że nawet na te potrzeby, które mamy, nawet rozmawialiśmy tutaj, więc musimy wchodzić tam, gdzie rząd nie asygnuje bardzo dużych kwot, ale i tak rzeczywiście robimy takie rzeczy. Przecież miasto zakupiło aparat do badań, do testów koronawirusa i wspiera tego typu działania. Myślę, że jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, będziemy kolejne jakieś projekty wdrażać, ale miejmy świadomość, że w tych obszarach, w których miasto jest zobligowane do działania, potrzeby są przeogromne, a nasze możliwości prawdopodobnie będą się w najbliższych tygodniach kurczyły. I o to też pewnie, to też pewnie ma na myśli nasz internauta. Pan Tomasz pyta, jak wygląda sytuacja z rezerwą kryzysową miasta? Po prostu, czy wystarczy nam pieniędzy do końca epidemii? To pytanie, kiedy się skończy epidemia? Czy to podwójnie skomplikowane? No więc właśnie, nie mam pojęcia, bo gdybyśmy znali odpowiedź na pytanie, kiedy skończy się epidemia i jakie nas czekają wydatki, to wówczas mógłbym w prosty sposób odpowiedzieć. Na razie ta rezerwa jest, tych rezerw nawet jest więcej niż jedna. Można uruchamiać kolejne i na to jesteśmy przygotowani. Ale rzeczywiście z tych pieniędzy, z rezerwy na sytuacje kryzysowe, pieniądze płyną coraz szerszym strumieniem. Zbliżając się już powoli do końca naszej rozmowy i przypominając internautom, że te ostatnie minuty, pan powiedział, że najbardziej sen spędza panu z powietrza sytuacja seniorów w naszym mieście. Czy są jeszcze jakieś takie inne aspekty koronawirusa, czy to społeczne, czy miejskie, czy niekoniecznie miejskie, które według pana trzeba szybko rozwiązać, bo jak nie, to my się z tej pandemii nigdy nie wyplączemy? No myślę, że no rzeczywiście musimy po prostu w tej chwili bardzo się zmobilizować, być bardzo konsekwentni w tych działaniach, które mają przerwać ten łańcuch przenoszenia koronawirusa. Ale zdajemy sobie sprawę, że tak restrykcyjne zasady będą powodowały bardzo poważne problemy w wielu firmach i trudności gospodarcze, także budżetowe samorządów. I to jest problem, który nas w tej chwili najbardziej martwi, więc musimy szukać takich rozwiązań, które pozwolą, jeżeli dzisiaj jesteśmy na takim bezdechu, żebyśmy potem mogli naprawdę wziąć głęboki wdech i żeby gospodarka mogła się bardzo szybko odbudować. Nie, tutaj temat dotyczący rozwijania się pandemii to panu prezydentowi darujemy, a więc na koniec ostatni wątek, chyba że jeszcze coś dodacie, drodzy internauci, to będzie kwestia polityczna. Wiem, że polityka powinna zejść w kontekście koronawirusa na dalszy plan, ale tak jak matury są na początku maja, tak wybory są 10 maja. Czy z pana wiedzy prezydent Piotr Trzustek zabierze głos w sprawie tego, czy powinny być one organizowane, czy nie? Nie wiem, na ten temat nie rozmawiałem z prezydentem. Wydaje mi się, że w ogóle staramy się być jak najdalej od tej ogólnopolskiej polityki. Zdajemy sobie sprawę, że wybory, ich przeprowadzenie na terenie samorządu spoczywa na prezydencie miasta, więc zdajemy sobie sprawę ze wszystkich trudności. Zresztą zadaliśmy pytania o wytyczne, jak te wybory przeprowadzać no, w sytuacji pandemii. Tutaj mamy mnóstwo pytań. Jest to możliwe, czy to jest nie jest możliwe według pana? Wydaje mi się, że to jest wyjątkowo trudne, tak? Bo jeżeli nie zbierzemy kandydatów do komisji wyborczych, nawet przy naszej najlepszej woli, no to może być bardzo poważny problem. Cieszę się, że to nie jest nasza decyzja, że to tę decyzję muszą podjąć, no właściwie musi podjąć parlament albo Zgromadzenie Narodowe, bo wydaje się, że bez
zmiany konstytucji albo wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, tutaj się tego terminu nie da przesunąć. No, czuje pan, że jest teraz presja na samorządy trochę, żeby zabrać głos w tej sprawie, czy wybory powinny się odbywać, czy nie, bowiem policja już zabrały głos, gmina Kołbaskowo zabrała głos, inne mniejsze gminy też mówią, że nie są w stanie zorganizować wyborów. No, Szczecin tak dyplomatycznie na razie bardzo. No, ale to może wynika z tego, że my zawsze stronimy od tej wielkiej polityki i staramy się po prostu zajmować sprawami mieszkańców. Wydaje mi się, że ta sprawa bardzo szybko, no, na przestrzeni najbliższego tygodnia, dwóch tygodni zostanie rozstrzygnięta. My póki co po prostu działamy legalistycznie, przygotowujemy to, co do nas należy, natomiast cała reszta leży już poza decyzją prezydenta miasta. Prezydent miasta rządzi w Szczecinie i tymi sprawami zajmuje się na co dzień, sprawami mieszkańców i tego się trzymajmy. A naszym gościem we wtorek był Krzysztof Sostra, zastępca prezydenta Szczecina. Panie prezydencie, bardzo dziękuję za obecność w naszym studiu. Dziękuję bardzo, dziękuję panu, życzę dużo zdrowia, także państwu absolutnie żadnych wirusów. Wszystkim naszym internautom życzymy dużo zdrowia i dużo cierpliwości, bo w czasach kwarantanny cierpliwość obok zdrowia to jest chyba rzecz najważniejsza. A wszystkich zachęcamy do bieżącego obserwowania portalu w Szczecinie.pl, a ja już dzisiaj gorąco zapraszam Was na jutro na godzinę 20. Studio w Szczecinie.pl w tym tygodniu 3 razy, więc widzimy się jeszcze jutro. Widzimy się pojutrze. Michał Kaczmarek, dobrej nocy.